Taśma jest czymś innym. Cyfra to jest zapis cyfrowy, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast taśma jest bardziej zapisem fizycznym. Ale też mam fajną kamerę do pompowania. Taki, wiesz, tutaj pompujesz tą kamerę i później możesz kręcić. Cześć, nazywam się Paweł Łyźwek-Rodan, jestem reżyserem filmowym. Skończyłem Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tej chwili jestem na studiach doktoranckich Łódzkiej Szkoły Filmowej i pomyślałem sobie, żeby zrobić tutaj taką serię, w której będę opowiadał o filmie, o współpracy z aktorem, o pisaniu scenariuszy, o zdjęciach, o różnych rzeczach jakby z punktu widzenia reżysera, bo jestem reżyserem, nie jestem operatorem, nie jestem montażystą, chociaż potrafię część tych rzeczy robić, ale najbardziej i najlepiej odnajduję się w reżyserii i w scenopisarstwie. Także no zapraszam na mój notatnik reżysera. I właśnie w tym dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć tematem kręcenia filmu na taśmie 35 mm. Jak widzicie, tutaj jest materiał z mojej etiudy. Jest kilka tych taśm. To jest etiuda, która była kręcona właśnie w Szkole Filmowej w Katowicach. Zobaczmy sobie jej fragment, a potem wrócimy do tematu. Spieszaj, gówniarzu. Nie mam drobnych. Całość tej etiudy możecie zobaczyć sobie gdzieś tutaj, a teraz lecimy. Jaka jest różnica między cyfrą a taśmą? Jest to różnica podstawowa, ponieważ jeżeli pracuję na taśmie, to muszę uruchomić szare komórki mózgowe. Jeżeli pracuję na cyfrze, to mniej uruchamiam tych komórek. Na taśmie kręcisz mniej dubli, bo jeżeli kręcisz mniej dubli, to taśma kosztuje tyle samo, co cyfra. Na cyfrze możesz niby kręcić ile chcesz, ale to i tak zabiera czas, rozumiesz, całej ekipy. W związku z czym polecam, żeby robić dwa duble i nie więcej, bo potem jak się ogląda 15 dubli zrobionych, to się nie pamięta, po co się je robiło. No przede wszystkim to było wspaniałe przeżycie, bo dostawało się do ręki kamerę, która była nieosiągalna. Dzisiaj każdy może mieć kamerę, więc jej osiągalność zniszczyła mit. O. Więc jak to jest kręcić filmy na taśmie 35 mm? Przede wszystkim trzeba mieć dużą kamerę filmową. Nie wystarczy zwykły aparat, który w tej chwili aparaty mają już plastykę zbliżoną do kamer filmowych. Natomiast nadal niektórzy operatorzy mówią, że taśma nadal widać, że to jest jednak, to jest ta chemia, którą przechodzi proces chemiczny, prawda? Ten obraz utrwalony w procesie chemicznym jest lepszy niż cyfra. Ja pamiętam, jak była ta rewolucja cyfrowa na festiwalu Camera Image, wszyscy mówili, że nie, że taśma zostanie. Właśnie operatorzy tej starej daty, czy też studenci wtedy mówili, taśma zostanie, bo jest ta chemia, prawda? No i faktycznie w Hollywood dalej się filmy robi na taśmie. Kodak co prawda splajtował, ale nie, ale gdzieś tam jeszcze ci hardkorowcy robią te filmy na taśmie. Właśnie dlatego, że uważają, że jest w tym jakaś magia, jest w tym jakaś cudowność, jakaś chemia właśnie, prawda? I to jest proces chemiczny, a nie zero-jedynkowy, jak w przypadku filmu cyfrowego. Także, no jakie są różnice? No, oprócz tego, że trzeba mieć kamerę filmową, no ale są też cyfrowe kamery filmowe typu Red czy Alexa, prawda? No ale żeby... Czym się różni kamera filmowa taka na taśmę? No tym, że można załadować do niej na przykład tylko jedną kasetę. My mieliśmy taką kamerę chyba, że można było załadować, albo tylko takie taśmy mieliśmy, już nie pamiętam. Można było załadować do niej tylko jedną kasetę, nie taką, tylko mniejszą, i to było 4 minuty. Pamiętam, asystent kamery mówił, że szkoda, że nie wiedział, bo by połączył jakąś większą kasetę, bo bodajże ta taśmę można połączyć ze sobą, nawet jeżeli ma się te małe puszki na 4 minuty, a takie mieliśmy ze szkoły, no to można je połączyć w jedną, wtedy jest 8, albo maksymalnie 12 minut. To są takie wtedy właśnie szpule tego typu,
może nie aż tak duże jak to. I co to oznaczało? No oznaczało to, że mogłem zrobić bardzo mało dubli, tak? Bo nie mieliśmy jakby taśmy, więc trzeba było oszczędzać. No wiadomo, to była etiuda szkolna. Przy produkcji dużych filmów to jest troszeczkę inaczej, no bo tej taśmy jest więcej, prawda? Ale też producent umawia się z reżyserem na pewne proporcje, na przykład 5 do 1, nie wiem, 8 do 1, tak? To już jest dużo, prawda? 8 dubli do 1. W sensie, że ma się 8 razy więcej materiału niż docelowa długość filmu, prawda? Natomiast no oczywiście, prawda, w Hollywood, no Nolan dalej kręci na taśmie, mimo że to już jest przeżytek, no to on podejrzewam, że miał tego podtąd i nie brakowało mu tej taśmy. W Dunkierce, w dużym filmie, no mógł sobie pozwolić na taśmę, no bo był duży budżet. Poza tym no jest tym reżyserem może właśnie oldschoolowym, który twierdzi, że jest jakaś magia w taśmie filmowej, że jest właśnie ta chemia, o której mówiłem wcześniej. Wielu operatorów, wielu reżyserów decyduje się na taśmę filmową właśnie z tych względów. No a dwa, jest to pewien rodzaj jakiegoś takiego prestiżu, że ten film wtedy wiemy, że to jest film, prawda, ten taki klasyczny. Ja się nie do końca z tym zgadzam, ja uważam, że to wszystko zależy od jakby tematu. Jak robiłem film 8-9, to mimo, że dostaliśmy taśmę ze szkoły, to poprosiłem o taką zgodę, żeby robić to na cyfrze i po prostu zrobiliśmy to na redzie, tak? Dlatego, że wiedziałem, że będę miał naturszczyków, raperów. Pozdrawiam Greena i Bolana, chociaż w sumie moje obawy były niepotrzebne. Chodziło o to, żeby mieć więcej możliwości dubli i powtarzania, ale oni to tak świetnie zagrali w ogóle praktycznie za pierwszym razem w punkt. Natomiast no dzięki temu na przykład jest taka scena w tym filmie, gdzie mogłem połączyć freestyle z trzech różnych dubli, prawda? Więc jest taki freestyle we freestyle, czyli freestyle montażowy i jednocześnie freestyle Greena, bo za każdym razem, on w każdym dublu kazałem mu rymować inaczej. Siadam w auto z bratem, to cały czas na bakier z prawem, się trzymam i sprawdź, bo jadę, jestem typem. Dokładnie wiesz, znam je, moje gadki są szybkie, a ty od dzisiaj masz kurwa ksywkę Steven Spielberg, yo. Dokładnie, to jest dobre, kurwa, co jest nasze, pozdrowienia do dobrych klasek. I gdybyśmy mieli taśmę, no to by było ciężkie to do zrobienia, no bo bylibyśmy ograniczeni właśnie metrażem, prawda? Więc to jest takie podstawowe ograniczenie, jakby metraż. Ale czy to jest wada? Czy może to być też zaleta? Słuchajcie, ograniczenia bardzo często są zaletą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja mam 4 minuty, to ja muszę zrobić więcej prób, to ja muszę pomyśleć bardziej, ja muszę to przeanalizować, każdy ruch kamery, prawda, wcześniej sobie to zaplanować z operatorem, ustalić. Nie ma tutaj miejsca na improwizację, prawda, przy taśmie. To już musi być zaplanowane, jakiś storyboard mile widziany i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są spięci na ujęciu. To znaczy, jest, jak pada akcja, prawda, pada kamera, poszła akcja, to wiemy, że po prostu musimy to nagrać, bo leci taśma nam, tak? Leci taśma i zaraz się skończy, trzeba to dobrze zrobić. No nie ma wyjścia, bo zmarnujemy, prawda, coś fizycznego, tak? No a jak mamy zero-jedynkową kartę, no to co my zmarnujemy? No zmarnujemy miejsce na karcie, no to się zgrajmy, prawda? Więc jest takie myślenie, że tutaj jednak coś fizycznego marnujemy nagrywając. Więc przy projektach kreacyjnych, w których jest wszystko zaplanowane, taśma jest świetna. Przy projektach bardziej improwizowanych, właśnie freestyle'owych, czy dokumentalnych, no jednak cyfra. I kiedyś, słuchajcie, no filmy dokumentalne kręciło się przecież na taśmie, tak? Więc taką wielką kamerę na przykład się wnosiło na plan i nie wiem, kręciło się danego bohatera. No a teraz te wszystkie małe kamerki, no jest lepiej, tak? Jeżeli, przynajmniej dla reżysera. Natomiast w sumie ta stara szkoła dokumentu też jest ciekawa. Przecież Kieślowski też swoje filmy kręcił na taśmie, także dokumentalnym, w dokumentalnych filmach. Także myślę, że ograniczenia mogą być twórcze. Nawet właśnie w filmie dokumentalnym i improwizowanym, to jeżeli masz ograniczenie w postaci taśmy, to zaczynasz może myśleć bardziej. I Karabasz pisał w tej swojej książce o realizacji tego filmu, o tych studentkach, że po prostu zamieszkał w tym akademiku z ekipą, tam w kącie stanęli z dużą kamerą i tam po prostu 2 tygodnie obserwowali. I no rzeczywiście na początku wszyscy zwracali na nich uwagę, ale no już po kilku dniach, po tygodniu, no to ta kamera już tam po prostu była, już wszyscy zachowywali się w miarę naturalnie, także to też nie jest problem. No jest duża kamera, jest taśma, zmiana taśm.
i tak dalej, ale można się wtopić w otoczenie i można też zrobić film dokumentalny na taśmie. No w tej chwili odchodzi się od taśmy, bo rzeczywiście te kamery filmowe, które są w tej chwili, no są już zbliżone, prawda, do tej jakości. Nie? To tylko chyba chodzi o pewien rodzaj pracy i pewien rodzaj, no nie wiem, rzeczywiście wiary w to, że jest w tym jakaś metafizyka w tej taśmie. Jakie są jeszcze różnice? No przede wszystkim do taśmy jest potrzebny asystent kamery. Jeżeli kręcimy na aparatach czy na tych małych kamerach, no to ten asystent kamery, no można pominąć go, prawda, w składzie, natomiast też się przydaje. Oprócz asystenta kamery powinien być focus puller, czyli ten, który ostrzy. Przy cyfrowych, tych dużych kamerach też jest focus puller, też jest asystent kamery, więc tu w zasadzie nie ma różnicy. Natomiast jednak jak jest ta taśma, no to już musisz mieć takich ludzi, tak, na planie. I wtedy zaczynasz myśleć zespołowo i o tym, jak, tak jak naprawdę powinno się robić film, tak. Ja przed szkołą filmową to byłem murarz, tynkarz i kamieniarz, po prostu tu zdjęcia, tu jeszcze grałem w tym filmie, tu montowałem, tu muzyka, skrzykiwaliśmy się z kolegami. I kręciliśmy po prostu co popadnie, jak popadnie, bez żadnego podziału na rolę. Każdy był wszystkim i nikim wtedy, no bo nie można być wszystkim i robić filmu na łapu capu. No, generalnie przed szkołą filmową wszystko myślałem, że robi jedna osoba, a tak naprawdę to są piony poszczególne. Mogę zrobić o tym kiedyś odcinek. No i właśnie w przypadku taśmy, no to pamiętam na YouTubie przyjechał Tomek z Pana Vision, mieliśmy kamerę. I przyjechał z samochodem swoim, czyli jakby rental, który wypożycza ci kamerę filmową jeszcze na taśmę, no to daje samochód, asystenta, no i kamerę i jeszcze kasety, baterie, no to wszystko musi być w innym samochodzie w ogóle ekipy, prawda? To jest specjalny samochód na kamerę. Oczywiście przy dużych produkcjach, przy tych kamerach cyfrowych jest dokładnie tak samo, no bo przenosimy to wszystko z taśmy. Oczywiście możemy sobie wyobrazić film na takim Canonie, na którym ja w tej chwili kręcę, prawda? To jest Canon 70D. I co? No i on optykę też ma w sumie dobrą, bo ma optykę fotograficzną i kręcą też tak filmy, więc no, przy takim Canonie no to cały samochód nie jest potrzebny, prawda? Przy DSLR, przy tych rozwiązaniach kręcenia filmów przez aparaty, tak? Przez te mniejsze kamery. Przy tego typu kamerach, czy przy tych dużych kamerach cyfrowych, które jakby korzystają z technologii zaczerpniętej z kamer do taśmy, na taśmę filmową, no to już nie jest potrzebna większa ekipa, prawda? Więc jeżeli chcemy zrobić bardziej kameralny film, no to jednak duża kamera to nie jest dobre rozwiązanie. Kręcenie na taśmie oznacza też granie dźwięku na zewnętrznym rekorderze, a zatem używanie klapsa, tak? Oczywiście w przypadku kamer cyfrowych też się robi klapsa. Dlaczego? Dlatego, że klaps podaje nam dokładnie ujęcie i jest osoba, tak zwany skrypt na planie, który opisuje każde z tych ujęć i pilnuje tak zwanej kontynuacji, tak? Czyli skrypt, sekretarka planu czy sekretarz planu pilnuje tego, żebym ja był w tej samej koszulce co dzień wcześniej, jak nagrywałem tego vloga i tak dalej, i tak dalej. Pilnuje, żeby pić herbatę tą samą ręką, ale też pilnuje, którą scenę robimy, czy wszystkie sceny zrobiliśmy, wykreśla sceny, no jakby... Więc klaps się przydaje też od takiej strony organizacyjnej na planie, no ale w przypadku taśmy filmowej no jest niezbędny, no bo na taśmie nie nagramy dźwięku. Są jakieś tam chyba możliwości w jakichś zaawansowanych, ale no raczej tego się nie robi, raczej dźwięk się nagrywa osobno. Może też pieprzę jakieś głupoty, że są jakieś możliwości nagrywania na taśmie. Coś mi gdzieś świta z tyłu głowy, ale to bzdura. Czyli jakby no, na taśmie no, nie ma wyjścia. Musi być klaps, tak? Bo nie nagramy tutaj dźwięku. Dźwięk nagrywamy na osobnym rekorderze. Tego typu. No lub bardziej zaawansowanym oczywiście. Z tyczką, prawda? Z dźwiękowcem. Także no, jest to ograniczenie, ale jest to też coś, co pozwala ci się właśnie bardziej spiąć i zorganizować ten plan, bo masz wszystko rozpisane, masz poszczególne ujęcia. To, co mówiłem wcześniej, że ograniczenia są twórcze, bo nie możesz pominąć klapsa, tak? A w przypadku cyfry, no możesz pominąć klaps. No bo co to jest za problem, tak? Bo cyfra gra też dźwięk, prawda, na siebie, grasz dźwięk na rekorder, no i potem to łączysz bez tego dźwięku, bo o co chodzi w klapsie? No chodzi o to, żeby razem z obrazem
zsynchronizować dźwięk, czyli dźwięk będzie uderzeniem, a obraz będzie tym stykaniem się tych dwóch szlabanów, nie wiem jak to nazwać, prawda? Więc o, i wtedy synchronizujemy obraz z dźwiękiem. Na boom dajemy złączone szlabany i mamy synchronizację obrazu z dźwiękiem. No ale w przypadku cyfry możemy to po prostu po dźwięku zsynchronizować między sobą i ten klaps nie jest potrzebny i wtedy pełni w zasadzie tylko rolę tego, no właśnie organizacyjną, ale równie dobrze można go pominąć i w ogóle nie używać. No, na przykład już teraz w filmach dokumentalnych, no to klaps to w ogóle no, zapomnij, tak? A kiedyś w filmach dokumentalnych nawet musieli używać klapsa. Także tyle jeśli chodzi o tą moją wypowiedź, więc klaps odwrócony na koniec. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był taki pierwszy w zasadzie odcinek, w którym przyglądamy się filmom od kuchni, od strony reżyserskiej bardziej, tak jak mówiłem. I zapraszam na kolejny. Jeżeli Wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę. Róbcie w ogóle co chcecie. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie tam, zaznaczajcie te dzwoneczki albo nie zaznaczajcie. Generalnie czekam po prostu na jakiś feedback, piszcie komentarze. O, a te wszystkie pozostałe rzeczy to róbcie co tam chcecie. Jeżeli Wam się podobało, no to spotkamy się następnym razem, więc bądźcie ze mną, śledźcie ten kanał i trzymajcie się ciepło. Ja idę robić jakiś film.